Tczewie odbędzie się już kolejny raz Jarmark Wielkanocny. To inicjatywa Fabryki Sztuk, która w ten sposób chce poszerzyć organizację ulicznych targów o jeszcze jedno wydarzenie. 25 i 26 marca na Placu Haleta, po bliskich ulicach, Jarmark Wielkanocny, czyli okazja do zrobienia przedświątecznych zakupów. Około 50 wystawców poskawę nam wystawić swoje kramy, w których będzie oferować zarówno regionalną żywność, jak i rękodzieła artystyczne. Będzie to oferta bardzo różnorodna i bardzo bogata. Wystawcy przybędą i z Kociewia, Kaszub, Powiśla, ale także ze Śląska, Mazowsza, Podlasia, a nawet z Litwy. A będziemy mogli kupić zarówno chleby na naturalnym zakwasie, jak i sery, te na ciepło i te na zimno, swojską wędlinę, typowe produkty i potrawy wielkanocne, a ponadto miody, w ogóle bardzo dużo ozdób, jak na przykład będą wianki, oczywiście pisanki, będzie także odzież, będą maskotki dla dzieci, co tylko dusza i podniebienie zapragną. Oprócz handlu przygotowaliśmy równie bogatą część artystyczną. Zapraszamy głównie dzieci do Zagrody Zajączka, gdzie będą mogły spotkać głównego bohatera tego jarmarku, czyli zająca, który ma nam przynieść też wiosnę, a to się dopiero okaże, czy tak rzeczywiście będzie. Zajączek zaprosi do wspólnej zabawy razem z multikuglarzami i ze szczudlarzami. Ponadto w jego zagrodzie dzieci będą mogły zrobić wielkanocną ozdobę, a także wziąć udział w różnych konkursach. Nie zabraknie oczywiście muzyki, zarówno tej mechanicznej, jak i na żywo. Zwolenników tej ostatniej zapraszamy w niedzielę od godziny 13:30 na Plac Haleta, gdzie wystąpi chór Pasjonatka, a także solistki i soliści z Centrum Kultury i Sztuki. A świąteczny handel będzie trwał i w sobotę, i w niedzielę od 11 do 18.